Cześć, jak się macie? Jeśli nie znacie się na astronomii, pewnie nie zdajecie sobie sprawy, że gwiazdy szybko się poruszają, albo że w ogóle są w ruchu. W takim razie może was zadziwić fakt, że gwiazda o nazwie S5HVS1 goni przez naszą galaktykę z prędkością ponad 16 tysięcy km na sekundę. Gdzie tak spieszno? Dokumenciki poproszę. No tak, teraz wszystko jasne. Oj, ale jasne. Jak to bywa z wieloma odkryciami, astronomowie namierzyli samotną gwiazdę zupełnie przez przypadek. Przeprowadzali akurat badania mające na celu obserwację strumieni gwiazd, czyli resztek galaktyk karłowatych, rozerwanych przez oddziaływanie grawitacyjne większych sąsiadów, jak nasza Droga Mleczna. Sergej Koposow, jeden z naukowców pracujących przy projekcie, natrafił na nietypowe odczyty podczas analizy danych z badań. Studiował pomiary pod kątem gwiazd o wyjątkowo szybkich orbitach i przypadkiem natknął się na gwiazdę wylatującą z naszej galaktyki z rekordową prędkością. Chociaż nie widać tego spoglądając na nocne niebo, gwiazdy pozostają w ciągłym ruchu. Orbitują wokół środka galaktyki, zupełnie jak Ziemia orbituje wokół Słońca. W astronomii określa się to jako ruch własny. Gwiazdy poruszają się w różnym tempie, ale ze względu na kosmiczne odległości mogą minąć stulecia, zanim zmiany ich pozycji na niebie staną się widoczne. Jednak S5HVS1, wiecie co? Nazwijmy ją pędziwiatr, śmigającą w kierunku krańca galaktyki, nie jest zwyczajną gwiazdą. Badając trajektorię jej lotu, naukowcy doszli do wniosku, że wyleciała ze swojej orbity z prędkością większą niż jakakolwiek zarejestrowana do tej pory u gwiazdy. W astronomii taką gorącą kulę plazmy klasyfikuje się jako gwiazdę ciągu głównego typu A. Pędziwiatr jest dwa razy większy od Słońca. Choć sam rozmiar nie jest niespotykany, nigdy wcześniej nie zarejestrowano tak dużej gwiazdy poruszającej się z tak olbrzymią prędkością. Naukowcy nazywają takie gwiazdy hiperprędkościowymi, ale zwykle są one albo zdecydowanie większe, albo znacznie mniejsze niż nasz pędziwiatr. Te maleńkie, technicznie rzecz biorąc, nie są nawet prawdziwymi gwiazdami. Określane jako gwiazdy neutronowe, te niezwykle gęste, drobne kule powoli stygnącej plazmy powstają podczas supernowej, czyli eksplozji gwiazdy u kresu swojej ewolucji. Drobne i gęste to mało powiedziane. Zdegenerowane gwiazdy mają przeważnie średnicę zaledwie 19 km, ale zawierają w sobie więcej materii niż Słońce. Nie trudno się domyśleć, jak te kosmiczne odpadki osiągają zawrotne prędkości. Wybuchy supernowej bywają nierówne. Podczas asymetrycznej eksplozji umierająca gwiazda nie tylko wydziela więcej gazów i plazmy niż kilka Słońc razem wziętych, ale wyrzuca swoje pozostałości w przestrzeń kosmiczną z prędkością niemal równą połowie prędkości światła. Największa prędkość, jaką człowiek jest w stanie nadać obiektowi, to zaledwie ułamek tego. Wygląda na to, że natura tu z nami wygrywa. Wracając do tematu, pędziwiatr nie jest jednak gwiazdą neutronową. Co zatem sprawiło, że wylatuje z galaktyki szybciej niż koło na starej zakopiance? Krótka odpowiedź – grawitacja. Nieco dłuższa odpowiedź – grawitacja z czarnej dziury. A odpowiedź astronoma, która rodzi tylko więcej pytań, to wymiana trzech ciał. Wygląda to mniej więcej tak. Powiedzmy, że mamy dwie orbitujące wokół siebie gwiazdy, czyli podwójny układ gwiezdny. Układy takie są dość powszechne, choć oczywiście nie możemy ich zauważyć na niebie gołym okiem. Przykładem jest choćby Alfa Centauri, najbliższy Słońcu system, który w rzeczywistości składa się z trzech gwiazd o różnych rozmiarach. Tworzą one z pozoru chaotyczny i niestabilny układ, jak to bywa między współlokatorami, ale można utrzymać porządek tak długo, jak każdy przestrzega ustalonych reguł. Aha, przy okazji, grawitacja podwójnej gwiazdy może oddziaływać w różnoraki sposób na orbitujące w tym układzie planety. Niektórzy naukowcy są zdania, że na tych planetach może rozwinąć się życie, ale nie liczyłbym na to. Prawdziwa akcja zaczyna się, kiedy do tego miksu dorzucimy czarne dziury. Kiedy czarna dziura zbliży się niebezpiecznie do podwójnego układu, jej masa zakłóca delikatną równowagę grawitacyjną sprzęgającą obie gwiazdy. Następuje wtedy chaotyczny taniec. Lżejsze ciała niebieskie zaczynają coraz szybciej krążyć w uścisku superciężkiej czarnej dziury. Jednocześnie gwiazdy wciąż oddziałują na siebie grawitacyjnie, goniąc się po szalonych orbitach. Ostatecznie jedna z gwiazd nabiera wystarczająco dużo impetu, żeby wyrwać się z układu i zostaje wtedy katapultowana w przestrzeń kosmiczną z ogromną siłą.
Zasadę działania tego zjawiska można w uproszczeniu zaobserwować, kręcąc kluczami na kółku wokół palca i po chwili wypuszczając je z ręki. Ale nawet w tym kontekście pędziwiatr różni się od innych zaburzeń podwójnego układu, mianowicie posiada stosunkowo niską masę. Choć masą przewyższa Słońce, nasz uciekinier jest płotką w porównaniu do gigantycznych niebieskich i ultrafioletowych gwiazd powszechnie obserwowanych w tego rodzaju zjawiskach. Mniejsza masa oznacza mniejszą grawitację, co z kolei przekłada się na mniejszą ilość energii popychającej gwiazdę. A przecież potrzeba było mnóstwa energii, żeby nadać pędziwiatrowi obecną prędkość. Na tyle dużo, że gdyby na miejscu uciekającej gwiazdy była Ziemia, nasza planeta osiągnęłaby niemal prędkość światła. To dopiero byłaby jazda. Krótka, ale niezapomniana. W związku z tym, aby nadać stosunkowo niewielkiej gwieździe tak solidnego kopa, ingerująca czarna dziura musiała mieć olbrzymią masę. Analiza trajektorii lotu gwiazdy wykazała, że została ona ciśnięta przez supermasywną czarną dziurę w centrum naszej galaktyki. To właśnie ta kolosalna, zapadnięta gwiazda znana jako Sagittarius A nadaje Drodze Mlecznej specyficzny, zakręcony kształt. To jedyny znany obiekt, który posiada wystarczająco silne pole grawitacyjne, żeby wystrzelić w dal naszą kosmiczną piłeczkę. Pędziwiatr byłby zatem jedynym obiektem, o którym wiemy, że został wyrzucony z samego środka galaktyki. To kluczowa informacja, która może pomóc naukowcom zrozumieć, jak funkcjonuje nasza galaktyka. Zanim pędziwiatr udał się w podróż swojego życia, znajdował się zapewne w układzie z inną gwiazdą o dużo mniejszej masie, która po zerwaniu orbity została przypuszczalnie wchłonięta przez czarną dziurę. Jednak proces, w którym gwiazda została wyrzucona przez największy w galaktyce kij baseballowy, nadal nie jest do końca znany. Istnieją na ten temat dwie teorie. Pierwsza głosi, że obie gwiazdy byłego systemu podwójnego miały swój początek w dysku akrecyjnym czarnej dziury. Jest to wirująca struktura uformowana przez pył i gaz, orbitująca zwykle tuż za horyzontem zdarzeń. Horyzont to granica czasoprzestrzeni, po przekroczeniu której nic, nawet światło, nie jest w stanie opuścić pola grawitacyjnego czarnej dziury. Warunki wewnątrz dysku akrecyjnego są idealne do formowania się gwiazd, a przepastny rozmiar czarnej dziury zapewnia odpowiednią ilość materii, aby gwiazda mogła się narodzić. To wyjaśniałoby, jak dwie gwiazdy o radykalnie różnych masach stworzyłyby stabilny układ podwójny, a ze względu na bliskość czarnej dziury było tylko kwestią czasu, zanim ich orbity zostały zakłócone i rozbite. Natomiast zgodnie z drugą teorią, jakaś mniejsza czarna dziura została przyciągnięta przez masywniejszego kuzyna. Ich wspólne pole grawitacyjne było na tyle silne, żeby wyszarpnąć z orbity pobliskie gwiazdy. Według astronomów pierwsza teoria jest bardziej prawdopodobna, ale niekwestionowanego wyjaśnienia wciąż brakuje. Pędząca gwiazda jest uważnie obserwowana, ponieważ kryje bez wątpienia odpowiedzi na wiele pytań. Naukowcy mają nadzieję, że dane zebrane podczas misji Gaia, która ma się zakończyć w 2021 roku, rzucą nowe światło na kosmiczną zagadkę. Póki co obserwują niebo w poszukiwaniu innych, hiperprędkościowych gwiazd. Być może kolejna taka gwiazda pozwoli nam zrozumieć procesy zachodzące w centrum galaktyki i rozmieszczenie masy w oceanie gwiazd tworzących Drogę Mleczną. Odkrycie w tej dziedzinie mogłoby całkowicie zmienić nasze postrzeganie wszechświata, nic więc dziwnego, że naukowcy wygłodniale oczekują na każdy świeży skrawek informacji. A jakie tajemnice nauki wy chcielibyście poznać? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli nauczyliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie pędźcie jeszcze z kosmicznym wiatrem, mamy dla was mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania, pozostańcie po jasnej stronie życia.